Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Programu RTV naprawdę warto słuchać, bo nigdy nie wiecie, jaką piosenką was przywitamy. A repertuar mamy naprawdę różny i w ogóle dziś w naszym programie RTV playlista też będzie bardzo zróżnicowana. Rozpoczęliśmy od artysty, który występował jeszcze przed wojną, przed II wojną światową. Albert Harris niejaki, gdy radio w pokoiku gra. I już wtedy o radiu śpiewano. No dokładnie, już wtedy... Pozytywnie. Jak widać, oj, Michał bardzo głęboko się dzisiaj zanurzył w tę naszą plytotekę. Tak jest, plytotekę. Nie mamy pojęcia, kto takie płyty przynosi do naszego radia, ale nasi koledzy, jak widać, są zorientowani również w takich muzycznych klimatach i dzięki temu możemy wam prezentować różnorodną muzyczną twórczość, bo tak jak wspomniałeś, to jest tylko zapowiedź tych klimatów, jakie się dzisiaj pojawią, no ale nie zapominajmy, że muzyka ona spełni rolę komentarza, a równie ważne, jeżeli nie ważniejszy w tej audycji jest nasz przekaz, treści, o których wam chcemy opowiedzieć, a nasze główne tematy, no to się nie zmieniło, to radio i telewizja. Zdecydowanie ten przekaz i ten przekaz, który wam chcemy, o którym wam chcemy opowiedzieć, który wam chcemy przekazać, tak, przekaz. Okay. Masło maślane, szukałem szybko jakiegoś innego słowa, ale niestety mi się nie udało, ale w każdym razie jest on na pewno ważniejszy, bo też właśnie ten radiowo-telewizyjny przekaz również publikujemy w serwisie Tyflo Podcast www.tyflopodcast.net. To jest pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i niedowidzących i tam bez warstwy muzycznej te nasze programy się pojawiają, więc no jak widać można, niewiele tracicie, ale jeżeli chcecie słuchać piosenek i nie jesteście z nami na żywo, to odsyłamy was na naszego radiowego Mixclouda, mixcloud.com/radio-dht. No to szczególnie dla osób niewidomych taka informacja, ten serwis nie należy do najbardziej dostępnych, ale nigdzie indziej audycji z warstwą muzyczną publikować no po prostu nie możemy, więc publikujemy je tam i da się to obsłużyć. To nie jest tak, że to się w ogóle nie da, więc jeżeli macie ochotę, to, no to skorzystajcie z Mixclouda i tam macie całą naszą audycję od początku do końca do odsłuchania. A zatem witamy was w poświątecznym już 151. wydaniu programu RTV. Jak tam, Michale, po świętach? Spróbowałeś tej sałatki chociaż? Nie. U nas nie było tej sałatki. Za to był pasztet, za to była pieczeń rzymska, za to był barszczyk świąteczny, był mazurek i jeszcze trochę innych różnych ciekawych rzeczy. Cóż tu wymieniać? W każdym razie po prostu było tego pełno, więc no wybacz, na sałatkę jarzynową to już po prostu najzwyczajniej w świecie miejsca na stole nie było, a i też chyba no jakoś niespecjalnie nikt nie był nią zainteresowany, bo było sporo innych rzeczy, ale mam nadzieję, że ty się najadłaś nią po uszy. Oczywiście jak najbardziej pozostaje liczyć, że twoje podejście do sprawy będzie ewoluowało przy okazji następnych świąt, ale u nas nie ma ani ewolucji. U nas nie ma ewolucji ani rewolucji, bo skład prowadzących jest stały, a zatem poświątecznie najedzeni i gotowi na to, aby wam o radiu i telewizji opowiadać. Witają was Michał Dziwisz i Milena Wiśniewska. No i tak zaczęliśmy opowiadając dużo o muzyce, o tej oprawie muzycznej naszego programu i to właściwie nie przypadek, bo pierwszy temat, jaki dzisiaj poruszymy, będzie właśnie muzyczny. Będę opowiadała wam o pewnej muzycznej gali, na której wręczane są bardzo ważne muzyczne nagrody, to już może niektórzy się domyślają, o co chodzi. No i ona miała miejsce poprzednio w
sierpniu, tak więc no, mogłoby się wydawać, że coś tutaj jakoś nie tak czas przeskoczył, ale no, to po prostu były jakieś tam kwestie covidowe, bo Fryderyki, bo o nich właśnie teraz mówię, 2 lata temu się odbyły w jakiejś takiej bardziej okrojonej formie, rok temu zorganizowano je w sierpniu, mimo że no, dotychczas raczej wiosenną porą te nagrody rozdawano, ale wtedy jakoś właśnie chyba liczono na stabilizację tej pandemicznej sytuacji. No w tym roku już organizatorzy stwierdzili, że wracają do starych zwyczajów, do pory wiosennej, bo to był właśnie jeszcze przed pandemią marzec, kwiecień, jakoś ten czas, tak więc w tym roku właśnie w kwietniu postanowiono te nagrody wręczyć i już wczoraj mieliśmy taką pierwszą część tego wydarzenia, ponieważ przypomnijmy, że no właśnie najczęściej Fryderyki dzielone są na takie 2 główne części. Najpierw wręczane są osobno nagrody tym wykonawcom, którzy specjalizują się w dziedzinie wykonawstwa muzyki klasycznej i to odbyło się wczoraj. Natomiast druga część, czyli wręczenie nagród artystom z kręgów muzyki jazzowej i rozrywkowej, to będzie miało miejsce w przyszły piątek, a więc no niecały tydzień nam do tego wydarzenia został, no ale my się z Wami spotykamy w sobotę, więc akurat tak się złożyło, że Wam dzisiaj o tym opowiadamy. To nie pierwszy raz, kiedy domem Fryderyków stał się Szczecin, bo zdaje się, że od zeszłego roku w tym właśnie mieście wręczane są te nagrody, najważniejsze nagrody polskiego przemysłu muzycznego, przy czym gala muzyki poważnej, klasycznej odbyła się wczoraj w Operze na Zamku w Szczecinie, tak się nazywa to miejsce, natomiast miejscem, które przyjmie artystów muzyki jazzowej i rozrywkowej będzie szczecińska Netto Arena. Natomiast ci, którzy do Szczecina nie przybędą, aby to wszystko obejrzeć, będą mogli zobaczyć transmisję w telewizji TVN, która również jest domem dla Fryderyków nie od dzisiaj, nie od tego roku, bo już od kilku lat stacja ta pokazuje galę. No kiedyś to była Telewizja Polska, no ale tam się trochę pozmieniało. Gala wystartuje o godzinie 20:00, ma potrwać do 22:30, tak mniej więcej. No i co jeszcze o niej wiemy? Wiemy, że wydarzenie swoimi występami uświetnią artyści nominowani w tegorocznej edycji nagród, co nas oczywiście nie dziwi. Kogo będzie można za tym zobaczyć? Darię Zawiałow, Kaśkę Sochacką, Katarzynę Nosowską z zespołem Anieli. To jest taki zespół, który powstał stosunkowo niedawno. Tam grają muzycy z zespołu Hej, stąd też gdzieś tam ta współpraca z Katarzyną Nosowską jest, ale taka no nie na stałe, tylko gdzieś tam bardziej gościnnie w ich nowym, pierwszym w zasadzie utworze. Natomiast nie wiem, czy wiesz, kto jest na stałe wokalistką zespołu Anieli. Czy nie mam pojęcia. Słyszałeś? Nie. A pamiętasz zespół Firebirds? Pamiętam zespół Firebirds, oczywiście. No to właśnie znalazła się Joanna Prykowska, która... O proszę! Tak, bo to jest podobne środowisko. No i Hey Firebirds właśnie ze Szczecina są. Także no oni się właśnie teraz jakoś tak zgadali po latach i razem robią rzeczy, ale tutaj z Katarzyną Nosowską, a więc no wszyscy się znają i lubią ze sobą grać. Będą też zaskakujące duety, jak na przykład Brodka i Tymek, Natalia Schroeder i Vito Bambino, Rosalie i Król, a solo także Jan Kleosia, no i będą zespoły takie jak Tilaf, Muchy, Deserter, Kwiat Jabłoni, nie zabraknie akcentów lokalnych, bo będzie Sylwester Ostrowski, to jest z tego co znalazłam szczeciński saksofonista jazzowy, będzie Ralf Kamiński, będzie Szczyl i Mrozu. No tutaj zasygnalizowałam, kto znalazł się w gronie nominowanych, no ale naszym starym zwyczajem przyjrzymy sobie tę listę kategorii i nominacji, bo kategorie lubią się zmieniać, gdzieś tam dostosowywane są co roku do tego stanu rynku muzycznego, więc są wciąż nowe kategorie, są zmieniane ich nazwy, tak więc przekonamy się, jak to wygląda w tym roku i kto jest w poszczególnych kategoriach nominowany. I jakoś chyba jestem mądrzejsza niż w zeszłym roku,
bo wówczas było wśród tych nominowanych sporo nazw czy nazwisk, których w ogóle nie kojarzyłam, więc tak przeszliśmy po tym pobieżnie. Teraz może nie znam muzyki wszystkich tych artystów, ale przynajmniej wiem, kto to jest, także już jakoś tak jest mi do tego bliżej. Także zapraszam Cię do tego, żebyś również przebiegł przez tę listę ze mną i być może będziesz miał tutaj jakichś swoich faworytów. A więc pierwsza kategoria to album roku pop. Tutaj nominowani to Daria Zawiałow za płytę Wojny i Noce, Krzysztof Zalewski za MTV Unplugged, Męskie Granie Orkiestra 2020 za płytę pod tym samym tytułem, Ochman za płytę Ochman i Sanach za płytę Irenka. No to nie zdziwię się, jak Sanach dostanie. Tak, chociaż wcale też bym się nie zdziwił. Chociaż w zeszłym roku miała sporo nominacji, a jednak dostała chyba jakiegoś jednego Fryderyka, więc to było takim pewnym zaskoczeniem. Wtedy Mata dostał dosyć dużo względem tego, ile tych nominacji znalazło się na jego koncie. Także to wcale nie jest takie wszystko pewne, bo nam się ona wydaje i na pewno jest wciąż takim muzycznym odkryciem i jest na topie, no ale Akademia może chcieć docenić kogoś innego. Mieliśmy pop, a teraz mamy indie pop, czyli ten pop taki niezależny. To też jest taka zmiana, jeżeli chodzi o nazewnictwo, bo chyba w poprzednich latach przez kilka edycji mieliśmy tutaj bardziej nazwę pop alternatywny. Był pop, pop alternatywny i alternatywa. Trochę się z tego śmiałam, no bo... To może i dobrze, że teraz jest ten indie pop. Tak, bo po pierwsze, gdzie jest w ogóle granica między popem i popem alternatywnym i popem alternatywnym a alternatywą? Nikt nie wie. A po drugie, pop alternatywny brzmi samo w sobie jakoś tak sprzecznie, no bo pop jest muzyką popularną, a alternatywa, no to chyba właśnie wobec czego? Wobec mainstreamu, tak? Wobec tego popu, więc pop alternatywny to takie skrzyżowanie, które mi się wydaje, taki pop, nie ale sensu. Nie pop. No właśnie, więc no pop niezależny, okej, okay, może też to nie jest jakieś super najlepsze określenie, ale już jakoś brzmi lepiej. No ale wciąż pozostaje ten dylemat, gdzie jest granica między jednym a drugim. Może Wam się jakoś uda to rozszyfrować, kiedy powiem, kto się zalicza do tej kategorii, a więc Brodka może otrzymać nagrodę za płytę Brud, Kaśka Sochacka za Ciche Dni, Król za Dziękuję, Kwiat Jabłoni za Mogło Być Nic i Natalia Przybysz za MTV Unplugged. No ja tu zdecydowanie stawiam na Kwiat Jabłoni. Ale czy tak rzeczywiście będzie, to... No czemu nie, ale oni wszyscy są lubiani, także tutaj myślę, że mają równe szanse. Album roku hip-hop, czyli to, na czym się świetnie znamy. No i bardzo mi się podoba jeden tytuł. Tak, poczekaj, spokojnie. A więc sukces zeszłego roku. Boże powtórzyć Mata, tym razem za płytę Młody Matczak. Sobel za płytę Pułapka na motyle może otrzymać nagrodę. Sokół za Nic. Kto tu jeszcze? Szczyl za płytę Polska Floryda. No i właśnie ten pan, z którego ksywy się już trochę naśmiewałam w zeszłym roku, czyli Zdechły Osa za płytę pod tytułem Sprzedałem dupę. Przy czym, żeby nie było... Bez nie o co z tym chodzi? No właśnie, że to jest dupę, więc może to ma jakieś drugie znaczenie, którego nie wyłapuję. W ogóle nie wiem, czy chcę znać etymologię tego tytułu, ale jeżeli ją znacie, to możecie mi wyjaśnić, czemu właściwie nie. facebook.com/radio.dht, nasza strona internetowa. Przede wszystkim to byśmy chcieli poznać etymologię pseudonimu Zdechły Osa. Zdechły Osa, tak, 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 ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie się w to zagłębić w czasie naszego programu, bo to mogły być trudne sprawy, te długie dysputy. Album roku rock i metal. Tutaj Deserter za Kłamstwo to Nowa Prawda, Dziwna Wiosna za płytę Dziwna Wiosna, nie znam w ogóle tego projektu, Muchy za Szaro-Różowe, no to znam, Organek Na razie stoję, na razie patrzę i Waluś Kraksa Kryzys za Atak. No trudno mi powiedzieć, bo no niby są w jednej kategorii, ale trochę to są artyści z innych bajek, ten Deserter i te Muchy na przykład, więc tak trudno to porównać. Mnie gdzieś tam w sercu Muchy będą najbliższe z uwagi na sentyment. Czy ta płyta aż tak bardzo mnie przekonała? No, część utworów tak, część nie. No ale tak jak mówię, Deserter to jest tak trochę co innego muzycznie, tego w ogóle nie słucham, więc nie umiem się odnieść do tego. Masz tutaj jakiś swój typ? Szczerze mówiąc, nie. Jakoś niespecjalnie w tej kategorii.
Może w następnej będzie łatwiej, no bo jeżeli mamy utwór roku, no to chyba znamy te wszystkie utwory, co tutaj zostały zakwalifikowane, no tak, bo są takie słynne. A więc Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Za krótki sen. Męskie granie orkiestra 2021, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino i Ciebie też bardzo. Mrozu Złoto, Muchy szaro-różowe i Sanach Kolońska i Szlugi. Ja tu powiem szczerze, na Mroza bym stawiał, bo to jest ten refren bardzo taki wpadający w ucho, bardzo, bardzo fajna piosenka. Także no ciekawe, jakie będzie miał szanse, ale też i te największe stacje radiowe również grały ten utwór. Zresztą jak i część pozostałych, ale jakoś najbardziej mi zapadł w pamięć. No właśnie, nie jestem jakąś dużą fanką Mroza, ale ten utwór jak na taki pop, który gdzieś tam w radiu jest emitowany, nawet w takich dużych komercyjnych rozgłośniach, jest całkiem okej, a ta reszta to nie są moje ulubione piosenki. To Męskie granie, wiem, że wszyscy je kochają, no i nie zdziwię się, jeżeli to ono zostanie nagrodzone, ale akurat tego hymnu Męskiego grania nie lubię, Ja też jakoś specjalnie, on jest taki smętny, mam wrażenie, po prostu. Wolę inne, ale wiem, jaką zyskał popularność, ile wyświetleń i tak dalej, także to może mogą głosujący chcieć przekuć rzeczywiście w tę nagrodę. Zobaczymy. Fonograficzny debiut roku. Tutaj nominacje otrzymali Bryska, Kaśka Sochacka, Ochman, Szczyl i Jan Kleosia. To co, to na Ochmana pewnie byś stawiała? Może, ale Kaśka Sochacka też robi interesujące rzeczy. No, też właśnie jedna rzecz, na kogo ja bym stawiała, czyja twórczość do mnie najbardziej przemawia. Powiem tak, muzycznie z nich to chyba Kaśka Sochacka, głosowo to Ochman, ale też wiem, jaką furorę zrobiła Jan Kleosia i nie można przejść obok tego obojętnie. I czego wam damy wyraz w dalszej części programu. Owszem, już taki za chwilę. Tak jest. Artystka roku. Tutaj nagrodzone mogą być takie panie jak Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka, Mary z Polski, Sanach i Jan Kleosia. Co myślisz? No to jest... Tak się zastanawiam, kto by to mógł być, ale chyba Sanach. No chyba tak, Daria Zawiałow już dużo tam swoich rzeczy dostała. No znowu kwestia tej Jan Kleosi, tej popularności, którą zdobyła. Mary z Polski, no robi na pewno ciekawe rzeczy, ale może nie są one najbliższe memu sercu. No także czemu nie, niech to będzie Sanach albo Kaśka Sochacka, zobaczymy. Artysta roku, czas na panów. Krzysztof Zalewski, Mata Mrozu, Ralf Kamiński i Szczyl. I to jest trudny wybór, bo żaden w tym roku jakoś nie zapadł mi w pamięć z jakimiś takimi swoimi dokonaniami. No ale Mrozu no, jest. No Mrozu tak, ale żeby to był akurat tak artysta roku, no dobra. Idąc tropem piosenki Złoto, no to dobrze. To za Złoto, to Złoto mu się należy. To się zgadza. A ja bym chyba postawiła na Ralfa Kamińskiego, bo przecież on tak się pisze po światowemu, bez polskiego ni. Bo jego interpretacje piosenek Kory, zresztą za tę płytę też gdzieś tam chyba będzie nominowany jeszcze w kolejnej kategorii, ale te interpretacje naprawdę są bardzo interesujące. Jakkolwiek takie płyty coverowe to nie jest to, co najbardziej lubię, bo gdzieś tam zawsze mi się to kojarzy z tym, że co już nie miał pomysłu na własny album z własnymi piosenkami, to nagrał płytę całą z utworami czyimiś, ale te wersje do mnie przemówiły, są okej, on fajnie śpiewa, więc no to byłby mój typ, ale też wiem, że no jest tutaj Zalewski, którego już od lat się nagradza ciągle i ciągle, także to też liczę się z tym, że to może być on. Zespół lub projekt artystyczny roku. Fisz Emadę Tworzywo, Kwiat Jabłoni, Męskie granie orkiestra 2020, no to chyba rozumiem, dlaczego tutaj ten projekt artystyczny dodali do tej nazwy kategorii, bo trzeba było Męskie granie gdzieś tam wcisnąć. Muchy i O się pisze, tego ostatniego nie znam. Wiesz co, a ja to bym chciał, żeby Fisz Madę Tworzywo tu dostało tego Fryderyka, tylko z jednego powodu, bo naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak to by było, gdyby oni wystąpili na scenie i mieli przez na przykład 8 minut wykonywać te swoje OK Boomer.
No tylko ta gala tak nie wygląda, wiesz o tym. No występy będą mieli ci, których wymieniłam, może ktoś jeszcze, ale to nie jest tak, że wychodzisz, że nagrodę otrzymujesz Emady, on teraz zaśpiewa. On wychodzi, będzie dziękował swojej wytwórni, mamie, tacie i tak dalej, ale no nie będzie wtedy śpiewał, a nie jest chyba przewidziany wśród wykonawców, także no nie wykona tego. Także okay, nie będzie, ale, za, tak ale, nie ale ten utwór zapadł mi w pamięć ze względu na swoją długość i ze względu na to, jak bardzo się w tym utworze nic nie dzieje. No jest specyficzny, to prawda, ale jeżeli chodzi o twoje typy, to jak cię znam, to kwiat jabłoni. Tak, zdecydowanie no i tak. Chyba to byłaby dobra opcja. Teledysk roku, tutaj się nie znamy, więc nie będziemy typować, ale przede wszystkim dla naszych widzących słuchaczy, może widzieliście te teledyski i jesteście w stanie ocenić, który najlepszy, no tutaj oczywiście przede wszystkim nagrody są kierowane do twórców samych teledysków, nie twórców piosenek, no ale przeczytam, o jakie piosenki chodzi. A więc Rosalie z Królem, Potrzeba Skał, Brodka Game Change, Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło za Krótki Sen, Męskie Granie Orkiestra 2021 i Ciebie też bardzo, i Sanach Kolońska i Szlugi. Kolejna kategoria, no to będą też takie, gdzie chyba nie będziemy typować, bo to nie o to chodzi. Producent, producentka, team producentki roku. Tutaj mamy Atutowego, czyli Adama Wiśniewskiego, to jest ten, co współpracuje z Ochmanem, Dominik Buczkowski, Wojtaszek i Patryk Kumur, Hania Rani, Jakub Galiński i Magiera. Nie wiem, kto to jest ta ostatnia osoba. Kompozytor, kompozytorka, team kompozytorski roku. Daria Zawiałow i Michał Kusz, Hania Rani i Dobrawa Czocher, Kaśka Sochacka, Sanach i Jakub Galiński oraz Sobel. I autorka, team autorski roku. Tutaj Bartek Fisz-Waglewski, Daria Zawiałow i kolejna osoba to Michał Wiraszko, Sanach i Sobel. Przechodzimy do kolejnych kategorii dotyczących albumów określonych rodzajów, że tak powiem. Pytanie swoją drogą, powiem o tym od razu, żeby to gdzieś nie umknęło, czy wszystkie te kategorie, czy nagrody we wszystkich tych tak kategoriach zostaną wręczone na antenie TVN, bo to było często tak, że wręczano w tych kategoriach, które gdzieś tam uznano za najważniejsze, a te pozostałe zostały gdzieś tam wręczone przed samą galą, a potem jedynie pokazano w trakcie, że no nagrodę właśnie w kategorii przykładowo album roku elektronika albo muzyka korzeni otrzymał ten i ten, ale gdzieś tam no przy tej okazji wskazano, że może to nie jest taka ważna kategoria jak utwór roku albo album roku pop, prawda? Także nie zdziwię się, jeżeli tak też zrobią, żeby wszystko w tej gali zmieścić. No ale mam nadzieję, że taką czy taką drogą się wszystkiego dowiemy. Również kto został nagrodzony w kategorii album roku elektronika. No to czyli też to, na czym się nie znam. Tutaj mamy Basza, znanego z Radia 357 z płytą Balladyna. Michał Łapaj, nie znam go, Are You There? Rysy, Forget, to w ogóle nawet nie umiem przeczytać, Steez 83, czy jakoś tak, Lost Tapes 001 i Tomasz Mreńca, Echo, czy Echo, nic mi nie mówi, to coś tego, więcej wiesz? Ja z tego wszystkiego to tylko Basza kojarzę i to też dlatego, tylko że o nim mówiliśmy a propos Radia 357, więc... No ja Basza i Rysy, ale to tak właśnie też bardziej z nazw, że tak powiem, bo to nie jest moja muzyka. Album roku alternatywa, no czyli znowu wracamy do tego wątku, co jest popem, co jest popem niezależnym lub alternatywnym, zależnie od roku, a co jest alternatywą. A więc alternatywą są Fish Emadę Tworzywo, który to zespół może zostać nagrodzony za ballady i protesty. Hania Rani za płytę Music for Film and Theater. Ponownie Hania Rani, ale tym razem z Dobrawą Czocher za Inner Symphonies, Kuba Kawalec za płytę Ślepota i Maria Peszek za płytę Ave Maria. Ha, no powiem... No to ten Fisze Made pewnie. Ale do mnie to nie przemówiło, a reszty przyznam, że nie słuchałam. Hania Rani robi jakoś tam ciekawe rzeczy, musiałabym posłuchać tych obu albumów, tego z Dobrawą zwłaszcza, bo czemu nie, jakoś o nim przyznam, że informacja mi umknęła. Cóż mamy dalej i kogo mamy dalej? Album roku, piosenka poetycka i literacka. No to trochę poezji się przyda, kto taką poezję nam zaserwował w roku ubiegłym. No tego się nie spodziewałeś, że od tego zaczniemy, prawda? Nie, tego się nie spodziewałem. Tak, kochani, w kategorii poetyckiej nominowany jest zespół Demono. Nie. Za płytę
Osiecki, to się pisze przez y na końcu. Osiecki, tak. Tak, gdzieś słyszałam, że oni zrobili taki projekt z tymi utworami Osiecki, ale nie słyszałam, jak to wyszło w praktyce. Mary z Polski za płytę Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj. Organek, no to też mogła ta informacja was zaskoczyć, ale to chodzi o projekt Ocali nas miłość, a więc no kolejna taka sytuacja, w której artysta popularny z okazji 1 sierpnia we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego wydaje nową płytę z nowymi utworami. Mieliśmy rok wcześniej chociażby Mele Koteluk, a tutaj właśnie Organek wydał przy tej okazji płytę Ocali nas miłość. Ralf Kamiński wspominany przeze mnie za płytę Kora, więc wy już wiecie, co ja chcę. I Varieté za płytę Dziki Książę. A ty? Szczerze mówiąc, ja tu nie mam żadnych jakichś typów. Ale swoją drogą można by zapytać, gdzie ta poezja? Bo to nie są takie rzeczy wszystkie, które się kojarzą z poezją. Dokładnie. Prawda? Kiedyś poezji to Grzegorze Turnały były, a teraz to właśnie A teraz jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj. No to jeżeli cała reszta to jest równie wysublimowana poezja na tej płycie, no to może być ciekawie. No widzisz, trzeba tego posłuchać, bo przecież panią Mary to zjechał mocno w mediach społecznościowych pan Kospala, menadżer Krzysztofa Krawczyka, że jest jakąś głupią dziewczynką i coś w ten deseń. Tak czy inaczej, no też rozumiem, że na pewno to szufladkowanie nie zawsze jest łatwe i niekoniecznie jest zawsze wiadomo, gdzie akurat wcisnąć konkretnego artystę, bo nie pasuje do końca ani tutaj, ani tutaj i stąd właśnie nam się robią jakieś takie zaskakujące sytuacje. Album roku Muzyka Korzeni i tu jest też dopisany blues. A więc mamy znaną, nam już wielokrotnie wspominaną Dagadane, tak się odmienia, nie wiem, może zespół Dagadana za płytę Tobie, Jarecki za Totem, Miłosza z zespołem Śląsk za pieśni współczesne, Tulię za płytę Półmrok i Wojtka Mazolewskiego za płytę Jugend. Żadnej płyty nie słuchałem, szczerze powiedziawszy, i nie umiem sobie jakiejś opinii wyrobić, no też przyznam, że nie. Ale może swój głos oddaję na Wojtka Mazolewskiego. No może Dagadana, w końcu po radiowych tutaj, prawda, kwestiach. Panie są obecne w Radiu 357, no to nam gdzieś tam do radiowców blisko, to czemu nie. No i mamy trzy kategorie z muzyki jazzowej. Nie wiem nic o niczym, ale być może wśród was są fani jazzu i będziecie w stanie ustosunkować się do tych nominacji. A zatem przeczytajmy je sobie. Mamy fonograficzny debiut roku jazz i tutaj nominowani są Szymon Białorucki, Maciej Kitajewski, Marek Konarski, Paweł Mańka i Daniel Nosewicz. Artysta roku jazz Adam Bałdych, Ewa Bem, Dorota Miśkiewicz, Henryk Miśkiewicz i Marcin Wasilewski. I album roku jazz Adam Bałdych za płytę Poetry, Anna Gatt Trio za Renaissance Jazzualdo. To mnie trochę ciekawi, bo z jednej strony jazz, ale z drugiej nawiązanie do renesansowej muzyki churalnej, przynajmniej w tytule, to trochę jestem ciekawa, o co w tym chodzi. Ewa Bem za płytę Live, Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz za płytę Nasza Miłość i Marcin Wasilewski Trio za An Attendant, chyba dobrze przeczytałam. Tak więc to byłoby tyle, jeżeli chodzi o te nominacje, w których decydują członkowie Akademii, która właśnie Fryderykami zawiaduje, a zatem laureaci tych nagród z lat poprzednich, producenci, kompozytorzy, muzycy, wokaliści i tak dalej. No bo to nie są nagrody, w których publiczność ma głos. My tutaj sobie możemy, wiecie, zakładać, kogo byśmy chcieli nagrodzić, ale wpływu na wyniki nie mamy. No i ta Akademia podjęła również decyzję o tym, kto otrzyma Złote Fryderyki, bo już od wielu edycji też jest tak, że nagradza się artystów za całokształt twórczości. Wczoraj w czasie Gali Muzyki Klasycznej wręczono nagrody artystom z tej dziedziny. Otrzymał tę nagrodę pianista Janusz Olejniczak i dyrygent Stanisław Gałoński. Natomiast artyści rozrywkowi i jazzowi otrzymają swoje nagrody w piątek 29 kwietnia na tej gali, którą w TVN nie zobaczymy. No chociaż powiedziałam, że otrzymają, może tak, zostanie...
zostaniemy poinformowani my, widzowie, kto te nagrody otrzyma. Już wyjaśniam. No jeżeli chodzi o jazz, no to Henryk Miśkiewicz rzeczywiście swoją nagrodę, jak sądzę, odbierze, ale trochę inaczej jest z muzyką rozrywkową, ponieważ tutaj już mamy ponownie przypadek, a w zasadzie dwa przypadki, w którym zdecydowano się nagrodzić artystów pośmiertnie. I tak oto Fryderyk zostanie przyznany Jackowi Budyniowi Szymkiewiczowi, który, no z tego co wiemy, dość niespodziewanie kilka dni temu zmarł. To był muzyk działający w wielu projektach, którego możecie kojarzyć przede wszystkim z zespołu Pogodno. No i właśnie ta jego twórczość na wielu polach, w wielu grupach zostanie w ten sposób doceniona. No i nagle sobie Akademia przypomniała, że kiedyś istniał zespół Republika i że trzeba go docenić. Rychło w czas. To słuchajcie teraz, jakby było, myślę, że już wiele lat, kiedy można to było zrobić. I to tak trochę przykro, że teraz, aż szukałam, czy sam Ciechowski może nie dostał Złotego Fryderyka jakoś pośmiertnie, ale nie znalazłam, no bo za życia to te nagrody otrzymywał, owszem. Ale że teraz tę Republikę, no szkoda trochę i rzeczywiście szkoda, że się wspomina i nagradza, no, kiedy już ci artyści nie są w stanie się o tym dowiedzieć. No rozumiem, że w przypadku Budynia, no to nikomu nie przyszło to do głowy. Miał niespełna 50 lat, więc wszyscy myśleli, że jeszcze wiele zrobi. Z kolei, kiedy Republika działała i Ciechowski działał, to tam te nagrody dopiero raczkowały. Nie było Złotych Fryderyków w latach 90. chyba, więc no, on był u szczytu kariery, to kto mógł myśleć, żeby go tym nagradzać? No ale to nie tyczy się tylko ich. No w zeszłym roku w ten sposób nagrodzono Krzysztofa Krawczyka. No a tutaj myślę, że było wiele lat i wiele okazji, żeby go uhonorować za no, karierę, którą można różnie oceniać, można jego osiągnięcia lubić lub nie, ale na pewno jakoś zasłużoną postacią jest i dużo rzeczy zrobił. Także mam nadzieję, że może Akademia gdzieś tam przemyśli to i w przyszłości będzie starała się zastanawiać nad tym, kogo można nagrodzić, kto rzeczywiście już zrobił tyle, że zasłużył, ale żeby jeszcze mógł poczuć ten zaszczyt, wyjść na scenę i tę nagrodę odebrać. Aby tak rzeczywiście było. Tak więc to byłoby tyle, jeżeli chodzi o same Fryderyki. Nie widziałam jeszcze informacji, kto ma chociażby galę poprowadzić z ramienia TVN-u. A więc piszcie do nas, jak oceniacie te listy nominowanych, listy kategorii, czy się zgadzacie z tym, jak to jest ułożone, gdzie kto został przyporządkowany, jakie są wasze typy w poszczególnych kategoriach. Jesteśmy na żywo, bo to jeszcze dzisiaj u nas nie padło, więc nasz Facebook i nasza strona internetowa są do waszej dyspozycji. Natomiast dodam jeszcze, że to nie będzie jedyne muzyczne wydarzenie, jakiego możemy oczekiwać w przyszłym tygodniu. Zawzmiankuję jeszcze dwa, chociaż no właśnie to są takie wydarzenia, o których wiemy mniej niż chcielibyśmy wiedzieć i dlatego tak o nich jedynie powiemy pobieżnie. Otóż odbędzie się kolejny już koncert organizowany z myślą o Ukrainie. Tym razem pod nazwą Chwała Ukrainie, dzisiaj Ukraina jest kobietą i organizuje go ktoś, po kim byśmy się w ogóle tego nie spodziewali, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. I jeżeli chodzi o to muzyczne wydarzenie, no to właśnie tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o jego tytuł, no to ma to być taki hołd dla ukraińskich kobiet, okazanie im wsparcia. No i właśnie na scenie ma się pojawić przede wszystkim kobieca reprezentacja, ale nie tylko, bo na przykład Justyna Steczkowska ma zaśpiewać z Arkiem Kłusowskim, będzie Małgorzata Ostrowska, ale będą też artystki z Ukrainy, jak Julia Belej, znana widzą Telewizji Polskiej, będą akcenty eurowizyjne i około eurowizyjne, inne jak Goey czy Alina Pasz, wspominane już przeze mnie. No i właśnie, na pewno będzie można to obejrzeć w telewizji Ukraina 24, która za pośrednictwem różnych źródeł jest u nas w Polsce dostępna, na Facebooku i YouTubie Banku Gospodarstwa Krajowego. Z pewnością mają wielu subskrybentów. No właśnie, wszyscy wiedzieli, że mają YouTube'a, nie? No właśnie. To jest, wiesz, to a może oni go teraz założyli? To był mój pierwszy kanał, który zasubskrybowałem w życiu. No to, tak było, potwierdzam. Tak. Byłam przy tym. Natomiast zapowiedzi były takie, że transmitować ma ten koncert Trójka, a retransmitować ma go Telewizja Polska. Tylko że jeszcze nie znalazłam ze strony Polskiego Radia oficjalnego potwierdzenia, że ta transmisja rzeczywiście ma być. Owszem, Polskie Radio informuje, że ten koncert będzie,
ale w tej notce informacyjnej nie ma zdania transmisja na antenie Trójki. Także no, sprawa może się jeszcze zmieniać i dlatego tak podchodzimy do tego ostrożnie. Myślę, że zainteresowani znajdą więcej informacji chociażby o wykonawcach. Całe wydarzenie ma się odbyć w poniedziałek. No to jest dla wyznawców prawosławia wielkanocny poniedziałek i ma się zacząć o godzinie 19. Tak więc na pewno Ukraina 24, no i te źródła internetowe, o których wspomniałam, a czy radio to się okaże i czy telewizja w jakimś późniejszym terminie, no to się też okaże, bo no pytanie, czy po prostu się gdzieś tam oni wszyscy dogadali, czy na zamiarach się tylko skończyło. To, co na pewno pokaże Telewizja Polska, to jest z kolei wydarzenie jutrzejsze, które ma wyemitować telewizyjna Jedynka o 17.15 i to ma być koncert pod hasłem Dzień Dobra. Koncert, o ile gdzieś tam dobrze mi się udało wywnioskować, organizowany we współpracy z Caritasem, bo to jest jakaś taka ich całodniowa inicjatywa. Dzień Dobra, z uwagi na to, że obchodzimy, czy też no, w kościele katolickim obchodzony jest tego dnia Dzień Miłosierdzia. Natomiast nie udało mi się też dotrzeć jeszcze do zbyt wielu informacji dotyczących całej oprawy tego wydarzenia, jego przesłania. No, domyślam się, że przesłanie będzie czynienie dobra, ale no na pewno się mają zaprezentować tacy artyści jak Kasia Moś, jak Golec Orkiestra, jak Ala Tracz, jak Piotr Cugowski, jak Kamil Bednarek, no ale to w zasadzie jest tyle, co wiem, także fani tych wykonawców mogą włączyć telewizor jutro o 17.15, a na pewno nie będą zawiedzeni. No i skoro mówiliśmy o telewizji TVN, no to jeszcze odniesienie do tego, że Fryderyki to nie będzie jedyna rzecz, która się będzie u nich w tym tygodniu działa, bo przypominam, że czeka nas również w najbliższych dniach telewizyjna premiera znanego z playera serialu Skazana, o którym to mówiliśmy Wam w poprzednim świątecznym wydaniu naszego programu. Tak więc jeżeli chcecie wiedzieć więcej, kiedy, co i jak i o czym to jest, to zachęcamy do tego, żeby wrócić do naszego poprzedniego odcinka, bo po prostu wtedy jeszcze nie mieliśmy pewności, czy spotkamy się z Wami właśnie teraz, dlatego woleliśmy trochę wyprzedzić rzeczywistość i o tym serialu wtedy opowiedzieliśmy, dlatego nie będziemy już do tego wracać, a jeżeli Was to gdzieś tam ciekawi, to na pewno dotrzecie do potrzebnych Wam informacji. No i zdradzę też, że to nie jest jedyne odniesienie do TVN-u w naszym dzisiejszym programie, do grupy TVN jako takiej. Więcej w następnym wejściu, a teraz spuentujemy muzycznie ten temat, który poruszaliśmy. I to dwiema piosenkami. I to aż dwiema piosenkami, no bo temat muzyczny, więc należy się, jak sądzę. Najpierw ta, która no ma szansę na kilka statuetek, bo rzeczywiście w zeszłym roku było o niej głośno. Jan Kleosia, chociaż no właśnie, Jan Kleosia jest nominowana, ale nie było nigdzie tej nominowanej tej drugiej, tej Oliwki Brazil, bo ona też w jakichś takich podobnych hip-hopowo-kobiecych klimatach się obracała. Tak, ale chyba, jej to na liście ale chyba nie ma. Jan Kleosia jest jednak bardziej rozpoznawalna. Tak, tak, to na pewno. I jej utwór Szklanki to u nas zabrzmi najpierw. No a później ten, którego uhonorowano złotym Fryderykiem, chociaż no niestety się już tego nie dowie, ale no wszyscy mamy nadzieję, że gdziekolwiek się teraz znajduje, to gra mu Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta, a więc najpierw Jan Kleosia i Szklanki, a potem Pogodno i Orkiestra. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Żyjecie? No właśnie, ja tak dostałam po uszach solidnie z zakończeniem tego ja utworu też. Przed wejściem na antenę. Ja też, bo te trąbki o tam dość głośne były. No dość. Paparara robią, paparara nie robi się cicho. No wiem, w sumie wiem. Więc tak, to Pogodno za nami, Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta zrobiła paparara, nawet i zza światów, a teraz będzie telewizyjnie. Tak, kontynuujemy wątek telewizji, tak jak zapowiadałam. No i najpierw technikalia, ale no dlatego nie spychamy tego na plan dalszy, jak to u nas często jest z technikaliami, że to są technikalia ważne dla wielu osób, bo moi drodzy, jeżeli nie dopilnowaliście tego, żeby mieć nowy sprzęt, a może nie tyle nowy, ile odbierający nowy standard, radzący sobie z nowym standardem, jeżeli nie sprawdzaliście kanału Sprawdzam
TV i wraz z nim nie dowiedzieliście się, czy tam wam wszystko dobrze działa, no to możecie mieć pewien problem, konkretnie jeżeli znajdujecie się w północno-zachodniej Polsce, bo teraz właśnie w najbliższy poniedziałek, czyli 25 kwietnia, dokona się drugi etap przejścia na nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2, który właśnie obejmie północno-zachodnią Polskę. Przypomnijmy, że pierwszy mieliśmy miesiąc temu i wówczas ta zmiana dotyczyła województw lubuskiego i dolnośląskiego. Teraz mamy kolejne miejscowości. No przy czym no, przypominam, że to też nie zmieniło się tak, jak się miało zmienić, bo to jest jeszcze kwestia tego multiplexu telewizji polskiej, który sobie może nadawać tak, jak nadawał. Do końca tego roku, czy tak, tam przyszłego nawet. Przyszłego, chyba, tak, no. Przyszłego. Natomiast wymienię pokrótce te miejscowości, co do których mi się udało wyczytać, że ta zmiana ich dotyczy, chociaż są takie miejscowości, które były na tej liście, z których wyłącznie mógł trzeci ten telewizji polskiej jest nadawany, więc je pomijam, ale miejscowości, których to się tyczy na pewno, to Białogard, Białystok, ale tam była tylko adnotacja, jeżeli chodzi o MUX 4, pozostałe będą przyłączone później, Bydgoszcz, Ciechanów, Gdańsk, Gniezno, Iława, ale to też jakoś u was to ma być chyba częściami robione, bo chyba jako takie województwo warmińsko-mazurskie jest w etapie czwartym, więc to część oni mają przełączyć teraz, a część jakoś później. Konin, Koszalin, Lęborg, Łódź, ale też MUX 4, Piła, Płock, no ale to jest taki wyjątek, jeżeli chodzi o Mazowsze, bo całe mam, a raczej większa część Mazowsza będzie też w późniejszym etapie, Poznań i Szczecin. No ale w zasadzie o czym ja wam tutaj opowiadam, bo przecież jeżeli to się tyczy was, to wy już to tak na dobrą sprawę chyba wiecie, bo przynajmniej ja otrzymałam dzisiaj alert RCB o tym, że właśnie w poniedziałek ta zmiana się dokona na moim terenie i mam sprawdzić, czy tam mam wszystko przystosowane. Co więcej, telewizja TVN też wyświetla jakieś takie plansze adresowane do mieszkańców tych terenów. One się nie ukazują tylko w naziemnej telewizji cyfrowej, ale też gdzieś tam w kablówkach, więc no już wszyscy się o tym dowiedzą i nawet jeżeli to ich nie dotyczy, bo nie odbierają naziemnej telewizji cyfrowej, to może przekażą komu trzeba. Także no, to jest ostatni moment, żeby sprawdzić, ogarnąć to, jeżeli jest, właśnie mieszkacie w tych miejscowościach lub w pobliżu tych miejscowości, które wspomniałam. No i no ja, jeżeli jednak wasz sprzęt nie jest gotowy, no to w weekend może zamówicie nowy telewizor albo nowy dekoder. Pamiętajcie, że można dostać dofinansowanie na dekoder albo na telewizor. To tam różni się kwotowo. Na dekoder jest mniej, na telewizor jest więcej. Oczywiście wiadomo, no nie kupicie sobie za tę kwotę dofinansowania odbiornika, ale jakiś tam zastrzyk gotówki zawsze dostaniecie w postaci takiej specjalnego bonu, kodu, który będzie można zrealizować w sklepach, które współpracują z rządem w ramach tego projektu dofinansowywania. Wojtek do nas napisał swoją drogą, nasz stały słuchacz. Z okolic Białegostoku jestem ciekawy, czemu teraz przełączają MUX 4, a nie zgodnie z planem w czerwcu. No, nie wiemy. To jest dobre pytanie, dlaczego ten MUX się różni od pozostałych. Nie mamy na to odpowiedzi. My się nie znamy na wszystkim. Może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto jest lepiej zorientowany i po prostu będzie taka wymiana między słuchaczami, wymiana informacji. Piszcie do nas, facebook.com / DHT lub nasza strona internetowa, czekają na was. A my pozostajemy w telewizji. Zgodnie z zapowiedzią wcześniejszą odniesiemy się do grupy TVN, bo tutaj mamy, no myślę, spore zaskoczenie. Tak jest. 14 kwietnia Przemek Kosakowski obchodził 50. urodziny. 100 lat. Tak, niech żyje, żyje nam. A kilka dni później, czyli 19 kwietnia, napisał na Facebooku i Instagramie, że zawiesza telewizyjną aktywność. Jak wyjaśnia w swoich mediach społecznościowych, decyzję podjął z dwóch bardzo ważnych powodów. Po pierwsze, od dłuższego czasu pracuje nad projektem, który już wkrótce będzie wymagał ode mnie pełnej uważności. Tak pisze pan Przemek. Po drugie, myślę,
myślę, że po dekadzie pracy w mediach uczciwym będzie zastanowić się, czy nadal mam coś ciekawego do powiedzenia i czy w ogóle nadal chcę to robić. Kosakowski dodaje, że nie wie, jak długo potrwa przerwa i czy jeszcze wróci do telewizji. Dziennikarz w poście podziękował m.in. widzom i napisał tak. Gdyby nie wy, nie byłoby programów, które prowadziłem. Bardzo wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że w zamian dałem wam wzruszenia, którym czasami zdarzyło się być czymś więcej niż tylko rozrywką. Prezenter podziękował też kolegom z TTV, z którymi od pierwszego dnia współtworzył stację. Pamiętam, jak nikt w nas nie wierzył. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Jestem dumny, że mogłem być częścią tej niezwykłości. Na koniec chciałbym podziękować mojej przyjaciółce Lidce Kazen, która 10 lat temu uwierzyła w bezrobotnego artystę, powierzając mu prowadzenie programów telewizyjnych. Lubimy panią Lidkę. Tak, bardzo. Zwłaszcza jak się tłumaczyła odnośnie programu, to tylko kilka dni. A dziś przyjmuję moją decyzję ze zrozumieniem i szacunkiem. Tak napisał Przemek Kosakowski. Teraz taka króciutka notka biograficzna. O, twój piesek chyba też jest nieszczęśliwy z tego powodu, że pan Przemek odchodzi z mediów. Tak, do TTV. Do TTV Przemek Kosakowski dołączył na początku 2012 roku, gdy stacja startowała. Najpierw był tam zatrudniony jako dokumentalista. Z czasem zaczął prowadzić programy. Prezenter był w przeszłości gospodarzem takich programów jak Kosakowski Inicjacja, gdzie pokazywał dzień z życia przedstawiciela wybranego zawodu. Jako prowadzący drugiego sezonu reality show Dzień, w którym pojawiła się Forsa, towarzyszył rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, które otrzymały dużo pieniędzy do wydania. Wiosną 2015 roku prowadził show Kosakowski Nieoczywiste, w którym odwiedzał wybrane miejsca za granicą. Dwa lata później można go było zobaczyć w programie Być Jak, w którym to wcielał się w znane osoby publiczne, m.in. Kingę Rusin, Krzysztofa Rutkowskiego, Jarosława Kreta, upodabniając się do bohaterów nie tylko fizycznie, ale też naśladując ich gesty, mimikę, sposób mówienia i zachowania. W ostatnich latach prowadził Down the Road czy Project Cupid. W zeszłym roku otrzymał telekamerę. No cóż, ta taka zapowiedź pana Kosakowskiego to wygląda tak, jakby on się jednak mimo wszystko w ogóle chciał rozstać z telewizją i pójść gdzie indziej, ale z drugiej strony no wiadomo, życie jest przewrotne i różnie może być, więc nigdy nie mów nigdy i w myśl tej zasady nie zamyka sobie drzwi z napisem powrót. No pytanie, co to ma być za nowy projekt, prawda? Bo tego nie wiemy, co on tam nowego szykuje. No i czy to znaczy, że te programy, z którymi najbardziej był kojarzony w ostatnich latach, a więc Down the Road i Projekt Cupid, nie doczekają się nowych sezonów? W przypadku Down the Road myślę, że tak, bo jakoś tak czuję podskórnie, że stacja uznała, że te trzy sezony i wystarczy, że już no co miało zostać pokazane widzom, to zostało pokazane. A jeżeli chodzi o Projekt Cupid, no to był zaledwie jeden sezon, więc pewnie format można byłoby jeszcze kontynuować. Skoro przy tym jesteśmy, to zapytam z ciekawości, bo my recenzowaliśmy program po pierwszym odcinku, a przynajmniej gdzieś tam próbowaliśmy się na to pokusić, a trudno nam jeszcze coś było powiedzieć. Oglądałeś dalej Projekt Cupid? Wiesz co, chwilkę tak, natomiast nie jakoś dłużej. Nie oglądałem tego programu w całości. Obejrzałem tam jeszcze chyba jeden czy dwa odcinki. Więcej przyznam szczerze nie. Natomiast no, co trzeba przyznać, to zdecydowanie jest to no, znacznie mniejszy kwas niż to tylko kilka dni, bo tego to no nic nie przebije. Tutaj jest, nie jest źle, o tak bym powiedział. No nie jest źle. Tak jak mówię cały czas, przy tym jestem, że to powinny oceniać przede wszystkim osoby w spektrum, ich najbliżsi, bo to oni wiedzą, czy rzeczywiście jako takie chociażby spektrum autyzmu zostało tutaj przedstawione w odpowiedni sposób, chociaż czytałam opinię jednego ojca, który ma syna w spektrum, który twierdzi, no, że właśnie całkiem dobre takie połączenie formatu edukacyjnego z rozrywką, więc no, opinia ta
takiej osoby już coś dla mnie znaczy, aczkolwiek sobie też zdaję sprawę, że opinii może być wiele różnych. To, co bym na pewno zmieniła, jeżeli miałyby być kolejne edycje, no to proszę wybaczyć, ale to jest obecność osób z takimi niepełnosprawnościami, w przypadku których możliwy jest związek z osobą całkowicie zdrową. Miałam tę wątpliwość już od początku, ale chciałam zobaczyć odcinek, zanim się w tej kwestii wypowiem. No ale to się potwierdziło. Mam na myśli bohaterkę z zespołem Tourette'a. Szczęśliwie to była tylko jedna osoba, ale jednak jest znaczna różnica, jeżeli chodzi o osoby z zespołem Downa, które mogą się wiązać, że tak powiem, w swoim gronie, wiemy o co chodzi, a osoby z zespołem Tourette'a, które są intelektualnie sprawne, a więc mogą, choć jest to na pewno dużo trudniejsze, wiemy o co chodzi i wiemy dlaczego, ale mają możliwość związania się też z osobą zdrową. Zgadza no to się. Jest tak jak też z nami niewidomymi, z osobami na wózkach, z czymkolwiek. Na pewno jest nam trudniej znaleźć osobę zdrową, która to zaakceptuje, ale to jest możliwe. I zestawianie tych dwóch przypadków w jednym programie i nie, bez zwrócenia na to uwagi, wydaje mi się to gdzieś tam trochę nie w porządku. Szczególnie, że w przypadku tej Oli, to Oli tak chyba stwierdzili, że jak jej znajdą chłopaka, który ma zespół Tourette'a, to nieważne, że ich tam sporo innych rzeczy dzieli, że on jest od niej gdzieś tam sporo starszy, no wiem, że to też o niczym nie świadczy, no ale wiecie o co chodzi. Jest różnica wieku, różnica tam, zachowania, tak, różnica tak. wszystkiego, ale mają zespół Tourette'a, no to niech się spotkają na randkę. I to totalnie nie zagrało, tam było po prostu widać, że zwłaszcza ona się męczyła. Ten chłopak, nie pamiętam teraz, jak on miał na imię. Kamil, właśnie, ale on był, no, on się ucieszył, on był zadowolony, ale no ona nie, zdecydowanie nie, ona po prostu ją to spotkanie męczyło. Szukała czegoś innego. Dokładnie. Mężczyźnie. No, aczkolwiek no, była w związkach z osobami zdrowymi, sama mówiła, że no, nie była w pełni akceptowana z uwagi na swoje tiki wynikające z choroby, ale jak widać to jest możliwe i dlatego gdzieś tam to mi po prostu nie zagrało, aczkolwiek oczywiście życzę Oli wszystkiego najlepszego, znalezienia osoby, która ją pokocha i którą ona pokocha, niezależnie od tego, czy to będzie osoba z zespołem Tourette'a, czy osoba zdrowa, tylko po prostu, żeby im się ułożyła ta relacja. Przez jakąkolwiek inną dysfunkcją. Tak, pewnie, że tak. Bo to wiadomo, że to różnie bywa i ludzie łączą się w pary naprawdę w rozmaitych konfiguracjach. A ważne, tak, żeby obie strony były zadowolone. Natomiast moją ulubioną rzeczą do oglądania stały się randki osób w spektrum autyzmu. Wszystkie trzy przypadki chłopaków w spektrum, którym szukano partnerki, no to rzeczywiście było bardzo fajne do oglądania. Ja oczywiście wiem, że wybrano pewnie te najśmieszniejsze momenty dla widzów i że nie zawsze być może życie z taką osobą pod jednym dachem będzie takie super kolorowe i łatwe dla rodzica, który niekoniecznie jest w stanie zawsze zrozumieć to swoje dziecko i że my widzimy tutaj jakiś taki obraz jednak ograniczony. Natomiast rzeczywiście te randki były fajne i wątek Sylwestra i Agaty, czyli tej pierwszej pary, wątek, który się później właśnie rozwinął i naprawdę chyba tam coś między nimi jest i kolejnych tych par, to naprawdę super. No jeżeli chodzi o osoby z zespołem Downa, no to już też trochę widzieliśmy o nich więcej ze sprawą Down the Road, no ale też tam się działo, bo ty nie oglądałeś, to ci zaspoileruję, że była taka sprawa Kuby, którego umówiono z niejaką Olą i na pierwszej randce wszystko spoko, a ona na drugiej mu powiedziała, że ona znalazła innego i się w kim innym zakochała. No wiesz, jak on cierpiał, ale potem mu znaleźć Nadię i już z Nadią się ułożyło. Już było okej. Okay. Jest okej, okay, no i mamy super nadzieję, że będzie okej. Okay. Także i potwierdza się to, o czym też mówiłeś po emisji pierwszego odcinka, że chyba ten udział rodziców był taki w rozsądnej ilości. Nie za dużo, nie zdominowali oni z tą swoją perspektywą, perspektywy ich dzieci, ale też gdzieś tam te ważne kwestie z ich ust padły, bo w przypadku takiej pary osób z zespołem Downa, Majki i Piotra, to te mamy się bardzo tak zakumplowały, co też gdzieś tam ułatwi tworzenie tej relacji Maji i Piotra, bo mają chyba mieszkać przez 2 tygodnie u jednej, przez 2 tygodnie u drugiej mamy, więc to też zostało powiedziane, więc to też myślę, że jest fajne. Także, no mówię, jestem ostrożna z ocenami, bo program nie dotyczy mnie. Tak, to, że ten program jest o osobach z niepełnosprawnościami, nie doznacza, że dotyczy mnie, bo nie dotyczy mojego przypadku, ale nie było naprawdę
najgorzej. I w tę stronę można iść, ale niestety przypominam, że zostanie nam pokazany drugi sezon programu, to tylko kilka dni. Ale jeszcze wciąż nie wiemy kiedy. No zobaczymy co tu będzie, bo też wiesz, tak z drugiej strony, no to może odrobią lekcję, chociaż ja mam tak naprawdę zastrzeżenia przede wszystkim do samej formuły programu. Wydaje mi się, że tego no ciężko będzie zrobić ten program dobrze. Chyba niestety tak, a poza tym pewnie niektóre elementy, te, które nas denerwowały, są po prostu ujęte w jako takiej formule, no przecież to nie jest autorski format telewizji TVV, tak? Więc to, co oni kupili, to oni muszą zrealizować. Jeżeli jest przewidziane, że w odcinku elementem jest rozmowa z rodzicem o planach na dzień tego jego dziecka, na dzień spędzony właśnie z opiekunem w postaci gwiazdy, no to się musi odbyć, bo tak jest po prostu napisane w tej tak zwanej Biblii formatu, którą oni kupują. No ale okej, powyżywamy się jeszcze, kiedy będziemy wiedzieli, kiedy się pojawi. Tak, drugiego sezonu. Będziemy Was o tym informować, jakie tam gwiazdy wystąpią i tak dalej, i tak dalej. A teraz utwór, który u nas był no chyba niedawno, kilka miesięcy temu, ale no to skojarzenie nasunęło się samo, no bo Przemek Kosakowski będzie nam się kojarzył z programem Down the Road. I to kojarzył się będzie pozytywnie. I się będzie kojarzył z nim jak najbardziej pozytywnie, bo wiecie, tam różne zastrzeżenia można było mieć do jakichś niektórych innych rzeczy, tak będę wypominała ten wpis facebookowy odnośnie to tylko kilka dni właśnie taki trochę no bo przyjaciółce swojej chciał pomóc, to już teraz wiadomo czemu. Dobrze, no. Okej. Ale jeżeli chodzi o Down the Road, o pokazanie w pozytywnym świetle osób z zespołem Downa, to zrobił fajną robotę, za to też dostał doceniony telekamerą. No i właśnie przy okazji bodaj drugiej edycji powstała taka piosenka osób, którym ten program gdzieś tam był bliski, ponieważ wykonał ją zespół, w którym na perkusji zdaje się gra Adam Wdówka, jeden z uczestników programu, no a to jest taka specjalna wersja, która została wyemitowana w programie, bo gdzieś tam właśnie usłyszycie głosy zarówno uczestników, jak i samego Przemka Kosakowskiego. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Sami więc słyszeliście, bardzo pozytywny był to program. Jeżeli nawet nie oglądaliście Down the Road, to może właśnie ten utwór was do tego zachęci, żeby rzucić okiem na archiwa, które są gdzieś tam w playerze, jeżeli korzystacie z playera oczywiście. 3 sezony są do obejrzenia, jak najbardziej polecamy, bo warto. I przechodzimy do naszego ostatniego już wejścia, ale spokojnie, tak prędko się jeszcze z Wami nie rozstaniemy, bo w tym wejściu kilka tematów się pojawi, ale będą to tematy już wyłącznie radiowe. Zaczniemy od Polskiego Radia, bo tu jest afera. Nazywajmy rzeczy po imieniu, jest afera. Czy ty kojarzyłeś do teraz taką postać jak Dorota Kozińska? Szczerze mówiąc, nie. No ja jak najbardziej, za chwilę cała sprawa się wyjaśni. No tak czy inaczej, jeżeli nie słuchaliście pani Doroty Kozińskiej w Polskim Radiu, no to już nie posłuchacie, ponieważ Polskie Radio zakończyło w trybie natychmiastowym współpracę z tłumaczką i krytyczką muzyczną Dorotą Kozińską, która we wpisie facebookowym skrytykowała upolityczniony charakter obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. No, moi drodzy, może zacznę od przedstawienia postaci. Dorotę Kozińską przede wszystkim znam już od kilku dobrych lat z takiej audycji jak Płytowy Trybunał Dwójki. Ta audycja niestety odbywa się w tym czasie, kiedy nasz program, ale no to jest rzeczywiście coś wartego uwagi. Na pewno dla osób, które już mają jakieś tam obycie z tą muzyką klasyczną, ale nie tylko, chociaż to pytanie, czy taki słuchacz, który nie ma w tej kwestii doświadczenia, w czasie słuchania Trybunału się nie czuje zagubiony. O co chodzi? O to, że w każdym odcinku brany jest na tapet, przypominam, że tak mówimy, jeden utwór, dajmy na to symfonia jakiegoś kompozytora. No i chodzi o to, aby wybrać najlepsze wykonanie, najlepszą interpretację. Prowadzi to wszystko Jacek Hawryluk. Zapraszanych jest troje gości. Dotychczas w tym gronie właśnie często znajdowała się Dorota Kozińska, Kacper Miklaszewski, ale też często osoby specjalizujące się w jakimś temacie, więc jeżeli to jest symfonia, to może być dyrygent, jeżeli jakiś utwór wokalny, to może być śpiewak lub śpiewaczka. Całe słuchanie podzielone jest na kilka rund.
Jest wybranych 6 interpretacji danego dzieła, no czasami więcej, ale taka jest średnia liczba. I jurorzy słuchają, ale nie mają pojęcia, czyich interpretacji słuchają. One mają przyporządkowane cyferki od 1 do 6. Po wysłuchaniu zawsze komentują, co im się w danej interpretacji podoba, a co nie. No i po pierwszej rundzie odrzucają powiedzmy 2, po kolejnej następną i tak dochodzimy do finału, w którym z 2 interpretacji wybierają tę najlepszą. No i za każdym razem, kiedy interpretacja jest odrzucana, no i już po dokonaniu wyboru w wielkim finale, prowadzący informuje, kto się ukrywał, że tak powiem, pod konkretnym numerem. No i tam Dorota Kozińska była bardzo częstą gościnią, wykazując się swoją ogromną wiedzą na te tematy, bo to wiecie, nie wystarczy po prostu znać jakiegoś utworu, no to trzeba się orientować we wszystkich kontekstach, jak to powinno być zagrane, co wynika ze specyfiki danej epoki. Co więcej, jej się często udawało dobrze obstawić, kto się właśnie może kryć pod danym numerem, bo miała już taką wiedzę na temat bardzo konkretnych wykonań z różnych lat, różnych dyrygentów i tak dalej, więc naprawdę szalenie kompetentna osoba, a tą swoją kompetencję też prezentowała w Polskim Radiu Chopin, którego no, słucha już mniej, ale rzeczywiście w tej kwestii również ma wiedzę. No i o co się rozchodzi? No już zaznaczyłam, że rozchodzi się o politykę, ale zaczniemy sobie od tego, w takiej kolejności, w jakiej się zaczęliśmy od tego wszystkiego dowiadywać, a więc nie zacytuję wam najpierw tego jej słynnego, kontrowersyjnego wpisu, tylko powiem, co napisała na swoim Facebooku w przedświąteczny wtorek we wpisie publicznym. To jest ważne, to muszę zaznaczyć, że chodzi o wpis publiczny, bo pani Dorota prowadzi taki profil nie właśnie w formie fanpage'a, tylko profil facebookowy swój, że tak powiem, prywatny jako osoba, ale no, część postów właśnie udostępnia tak, aby mogli je czytać wszyscy, niekoniecznie jej znajomi, więc jeżeli sobie tam klikniemy przy jej profilu obserwuj, mam to kliknięte, tak, to wtedy te wszystkie jej posty widzę, przy których nie zaznaczyła, że mają być tylko adresowane do jej znajomych, bo jej znajomą nie jestem. Swoją drogą to jest taka właśnie ważna rzecz i myślę, że nie wszyscy korzystający z Facebooka sobie zdają sprawę z tego, że nie trzeba każdego dodawać do znajomych, bo rzeczywiście tu no nie każdy zawsze chce was do tych znajomych dodać, natomiast jeżeli jesteście zainteresowani publiczną aktywnością w mediach społecznościowych danej osoby, to można ją zaobserwować i wtedy jeżeli ta osoba udostępni coś z ustawieniem publiczne, to po prostu wam się to wyświetli. Tak, no to nie jest taka opcja widoczna na wierzchu, dlatego też rzeczywiście nie wszyscy może to widzą i o tym wiedzą, ale wiele osób tak właśnie prowadzi swoje, że tak powiem, Facebooki, że te treści, które równie dobrze mogłyby umieszczać gdzieś tam na fanpage'u, decydują się umieszczać u siebie na profilu swoim prywatnym, tylko że z ustawieniem publiczne, tak jak mówisz. No i pani Dorota z tym ustawieniem napisała tak: jako że moja wiedza i umiejętności radiowe nie idą w parze z pożądaną oceną sytuacji politycznej w Polsce, od dziś nie jestem już współpracownicą Polskiego Radia Chopin, a wszystkie moje audycje schodzą z internetowej anteny ze skutkiem natychmiastowym. Dziękuję wszystkim słuchaczom i przyjaciołom. To był dobry czas. Potem jeszcze zrobiła, jak to sama napisała, update, że współpracę z nią zakończyła też Radiowa Dwójka, o czym zadecydował zarząd. Następnie pani Dorota porozmawiała z Gazetą Wyborczą, chyba Gazeta Wyborcza do niej w ogóle zadzwoniła w tej sprawie, jak też później zaznaczała. No i jako prawdopodobną przyczynę wskazała swój wpis facebookowy na temat tegorocznych obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Publicystka oceniła, że obchody nie mają nic wspólnego z autentyczną tragedią, jaka rozegrała się pod Smoleńskiem. Wpis był, no właśnie, widoczny tylko dla znajomych Kozińskiej na Facebooku. To był mój protest przeciwko formie obchodów, a nie samej tragedii, której nie kwestionuje. Według niej zrzut ekranu z jej wpisem został przez kogoś ze znajomych przekazany przedstawicielom Polskiego Radia. No tak musiało być. Jaką inną drogą się to miało odbyć? Chociaż wtedy nie mieliśmy jeszcze... Chyba, że prezeska Agnieszka miała w znajomych. No to chyba o tym by napisała, tak? No właśnie.
No ale wtedy, kiedy ona o tym mówiła, no to jeszcze nie mieliśmy oficjalnego potwierdzenia, że to rzeczywiście chodzi o ten jej wpis, tak? No to były podejrzenia, ale tak już mogę wam zdradzić, to o to chodziło. Kontynuując cytat z pani Kozińskiej, jak stwierdziła prezeska Agnieszka Kamińska, po kilku godzinach przekazała szefom dwóch anten, Radia Chopin i Dwójki, że jest na mnie coś w rodzaju zapisu. Dodała, że nikt z władz Polskiego Radia nie skontaktował się z nią w sprawie wpisu. Wygląda to jak zapis za późnego Gomułki. Wyraziłam się nie po linii politycznej, w związku z tym należy mnie usunąć z przestrzeni publicznej. Kozińska podkreśla, że z archiwum na portalu internetowym Polskiego Radia usunięto wszystkie odcinki prowadzonych przez nią audycji, a przecież tam była masa treści tych trybunałów płytowych. Szkoda tego, bo to naprawdę dużo pełnych erudycji, materiałów. Mnie strasznie tego szkoda, bo zdarzało mi się do tego wracać, jeżeli czegoś potrzebowałam, bo każde wydanie przed taką analizą konkretnych wykonań było rozpoczynane takim podsumowaniem dotyczącym danego utworu, okoliczności jego powstania i tak dalej. Więc jeżeli czegoś potrzebowałam do jakichś wykładów, które prowadzę, czy tekstów, które piszę, to zdarzało mi się zaglądać do trybunału. Tak wiem, można zaglądać do książek albo do internetu. Ale miło mi było posłuchać fachowców, bo wiedziałam, że to są informacje sprawdzone, że mogę wyłapać jakąś ciekawostkę, że mogę się zainspirować, znajdując fajne wykonanie, więc mnie jest tego strasznie szkoda. I ponadto wycofano z emisji odcinek Trybunału Płytowego z jej udziałem. I chyba rzeczywiście tak było, bo no, Facebook nie kłamie. Płytowy Trybunał Dwójki ma swój fanpage na Facebooku i oni tam informują o tym, kiedy będą jakie wydania audycji, jakie będą tematy. Te programy są nagrywane z udziałem takiej niewielkiej, ale jednak publiczności w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana, więc też są informacje, kiedy można się zapisywać na nagrania. I była rozpiska na kwiecień, z której wynikało, że w Wielką Sobotę zostanie wyemitowany odcinek poświęcony kompozycji Stabat Mater Karola Szymanowskiego, a więc kompozycji wpisującej się w Wielki Tydzień. No i ten wpis tam sobie jest dalej, więc można było sprawdzić, czy ten odcinek miał być wyemitowany. A tymczasem został wyemitowany jakiś odcinek archiwalny o jakimś koncercie Beethovena potrójnym chyba. Więc w ogóle nie mający związku z tym czasem Wielkiego Tygodnia, Wielkiej Soboty, a szkoda, bo zawsze tego dnia starano się wybierać takie utwory, które rzeczywiście w ten nastrój się wpisują. A wyciągnięto z archiwum jakieś tam pierwsze, lepsze, cokolwiek. Także no to było niestety widać. No i co do Wielkiego Tygodnia. Prawie jak w Ministerstwie Prawdy w 1984 Orwella, po prostu gumkujemy obecność tej pani zewsząd, skąd się tylko da. Mm-hmm. No i właśnie co do Wielkiego Tygodnia, bo to wtedy sprawa się rozstrzygała. W Wielki Piątek ekipa z Polskiego Radia zamiast, no dobrze, nie powinnam komu wyliczać, co robi w wolnym czasie albo w jaki sposób spędza jakieś takie dni w roku, ale gdzieś tam może zamiast oddać się kontemplacji, to oni po prostu nie mogli wytrzymać i musieli się odnieść do sprawy, wydając oświadczenie, do którego dodano screen pełnego wpisu Doroty Kozińskiej na temat obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Prywatnego. Tak, więc wreszcie się dowiemy, co ona tam takiego brzydkiego napisała. No więc uważajcie. Jeden z najpiękniejszych neologizmów ostatnich dni. Dwunastnica. Proponuję zejść niżej w głąb przewodu i kolejne huczne obchody, nie mające nic wspólnego z autentyczną tragedią, jaka rozegrała się pod Smoleńskiem, nazywać okrężnicami, bo urządzane są na okrągło, lub odbytnicami, bo wciąż się odbywają i jakoś nie widać woli narodu, żeby temu zapobiec. No i Polskie Radio stwierdziło, że to jest przesada i w oświadczeniu stwierdziło, że wpis narusza wszelkie zasady życia społecznego. Wszelkie, rozumiesz? Po prostu wszystkie zasady, jakie są, to zostały naruszone wpisem o okrężnicy. Obraża uczucia wielu osób, chyba wielu okrężnic, oraz jest przykładem używania mowy nienawiści. No bo wszystkie okrężnice płaczą teraz, rozumiesz? Dwunastnice. Tak, Jezu, ale czy ludzie się nauczą używać terminu mowa nienawiści? To jest mniej więcej to, jak niektórzy o poglądach liberalnych twierdzą, że przykładem użycia mowy nienawiści jest określenie umowy śmieciowe. No, biedne umowy. Biedne. Bardzo mi ich szkoda, płaczą. No i właśnie z tych powodów w trybie natychmiastowym zakończona współpraca z Dorotą Kozińską. Firma podkreśliła, że jako nadawca publiczny nie może się zgodzić na tolerowanie tego typu zachowań. A ty co uważasz na ten temat? Słusznie postąpili? No,
Oczywiście, że nie. No to jest tak samo, jak gdybyśmy spotkali się gdzieś tam z grupą znajomych, porozmawiali sobie o czymś, ktoś by to nagrał na przykład i dostarczył mojemu pracodawcy i na tej podstawie na przykład zostałbym zwolniony z pracy. No to jest dokładnie to samo. Ten wpis nie był wpisem publicznym, to nie było w żaden sposób dostępne dla ogółu, to było dostępne tylko dla znajomych, więc no dlaczego niby pozostaje tylko współczuć znajomych oczywiście, no bo ktoś, no właśnie, bo ktoś to ciekawe, musiał... Ciekawe, czy ona wie. No właśnie, ktoś to musiał po prostu zrobić z tego zrzut i wysłać. Natomiast no to jest skandaliczne po prostu, jest to skandaliczne. Pani Dorota odniosła się do sprawy już po wydaniu tego oświadczenia, porozmawiała z wirtualnymi mediami, no i powiedziała, że screen upubliczniony przez Polskie Radio nie pokazuje całego jej wpisu, pominięto jego postscriptum, w którym napisała, no wiemy, że to co napisała to się niestety nie sprawdziło w rzeczywistości, ale też wiemy jaki był stan naszej świadomości i wiedzy wówczas, kiedy właśnie ten post powstawał. Bo ona napisała, rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim nie zostanie w tym roku upamiętniona włączeniem syren. No stało się inaczej. Z powodów oczywistych dla każdego człowieka, który widział w życiu wojnę. I dla bardzo wielu osób, które wychowano w poszanowaniu uczuć innych ludzi. Publicystka podkreśliła, że jej wpis nie spełnia prawnych znamion mowy nienawiści, o czym prawnicy Polskiego Radia powinni wiedzieć i na pewno to wiedzą, no ludzie. A także nie ma żadnego związku z charakterem jej współpracy z publicznym nadawcą. No oczywiście, że tak. Zdaniem Kozińskiej udostępnienie wpisu narusza jej prawo do prywatności, a w kontekście dokonanych na nim manipulacji także narusza jej dobra osobiste. A co do pani Doroty, no to oprócz tego, że współpracowała z Polskim Radiem, tak liczyłam, że się dowiem z wirtualnych mediów, od kiedy ta współpraca miała miejsce, ale jakkolwiek oni zwykli podawać takie ramy czasowe, to tutaj niestety napisali tylko, że przez lata. No ale oprócz tego, że można było jej słuchać, niestety już nie można, no to wciąż można ją czytać, bo jest też związana jako publicystka z Tygodnikiem Powszechnym, z zeszytami literackimi, a w latach 1992-2013 pracowała w Ruchu Muzycznym. No i wciąż można ją czytać na Facebooku, tam udostępnia linki do swojego bloga Upiór w Operze, tak się tam chyba nazwała, bo gdzieś tam opera jest właśnie jej bliską tematyką, także zachęcam, żeby tam zajrzeć. No a Polskie Radio, cóż, straciło bardzo kompetentną autorkę. Widziałam też komentarze na Facebooku Płytowego Trybunału, no, pytanie, czy ich nie usunięto, ale kiedy tam byłam, to jeszcze były, że no, słuchacze powinni teraz bojkotować tę audycję, no bo co to będzie bez pani Doroty, no i rzeczywiście ja sama również mam mniejszą ochotę, żeby to słuchać, tego słuchać, nawet jeżeli będzie ten program poświęcony kompozycjom, które mnie interesują. Pytanie, czy pani Dorota planuje podjęcie jakichś dalszych kroków? Tu nie ma chyba takiej informacji. No tutaj na razie nie ma takich wieści. Tak, ale wydaje mi się, że no nie powinna tego tak zostawiać, o ile oczywiście ma wolę i chęć walki, bo no tu zdecydowanie było, tu zdecydowanie Polskie Radio nie postąpiło tak, jak postąpić powinno. No w ogóle nie powinno postępować w jakikolwiek sposób. Ten zrzut ekranu, jeżeli nawet został wysłany, to powinien być najzwyczajniej w świecie zignorowany od i wszystko. I to była jedyna rozsądna decyzja, jaką publiczny nadawca powinien wykonać. No tak jest, szczególnie, że no, nie odniosła się w żaden sposób do samej tragedii, tylko do formy obchodów, a każdy może oceniać ją wedle własnego uznania. Ale wiesz, ona mogła napisać tak naprawdę cokolwiek, no to było tylko dla jej znajomych. No właśnie. Ja już nie wnikam co i jak, bo dla mnie to w tym momencie nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ona tam mogła umieścić jakikolwiek wpis, ale to nie było publiczne, to reprezentowało jej jakąś opinię tylko dla wybranej grupy osób i z pewnością ta grupa była mniejsza niż audytorium Polskiego Radia i pewnie nawet nie było tam członków zarządu Polskiego Radia no w tej nie, no grupie. No, byli no. To by
była ostrożna. Dokładnie. No także, także dla mnie szkoda rzeczywiście i szkoda tych wszystkich materiałów, które zniknęły ze strony internetowej. No cóż, nie taka twoja prezeska Agnieszka fajna, jak myślałam. Jak prezes Jacek, tak? No przecież, no. No ciekawe, co by zrobił prezes Jacek. Może jednak wolę się nad tym nie zastanawiać, żeby też nie dojść do jakichś przykrych wniosków, które połamałyby mi serce, ponieważ zgodnie z zapowiedzią zostajemy w Polskim Radiu, bo mamy smutną informację. Tak, mamy smutną informację. W czwartek rano w wieku 71 lat zmarł Andrzej Siezieniewski. Z Polskim Radiem związany był od 1972 roku. Zaczynał jako stażysta i dziennikarz w naczelnej redakcji informacji. W latach 1976-82 był korespondentem w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a potem przez dwa lata zastępcą kierownika działu informacji. W 1984 roku został wicenaczelnym dyrekcji programów informacyjnych w Telewizji Polskiej, ale do Polskiego Radia wrócił, konkretnie w 1988 roku, i wrócił tam jako szef działu serwisów informacyjnych. W latach 1989-1994 Andrzej Siedzieniewski był korespondentem Polskiego Radia w Moskwie. W 1996 roku został natomiast dyrektorem Informacyjnej Agencji Radiowej, a w 1998 roku został powołany do zarządu Polskiego Radia. W latach 2002-2006 był prezesem Polskiego Radia, potem przez kilka lat był wiceprezesem warszawskiej spółki miejskiej zarządzającej Pałacem Kultury i Nauki, a ponownie na prezesa Polskiego Radia został wybrany w 2011 roku. W 2015 roku z kolei otrzymał nominację na kolejną kadencję, którą na początku stycznia 2016 roku przerwało wejście w życie tak zwanej małej nowelizacji ustawy medialnej. Andrzej Siezieniewski w 1999 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2005 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2013 roku Krzyżem Komandorskim. Otrzymał też srebrny medal Zasłużony w Kulturze Gloria Artis oraz odznakę honorową za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych więźniów politycznych. Więc człowiek jak najbardziej zasłużony, no i zasłużony także tym, że za jego prezesury rozpoczęły się eksperymentalne emisje Polskiego Radia w systemie DAB+. Tak, to były te czasy. Co więcej, tak, nawet widziałam i byłam trochę zaskoczona, kiedy zobaczyłam nagłówki artykułów poświęconych postaci pana Andrzeja w mediach eurowizyjnych, ponieważ ze sprawą swojej obecności i współpracy z Europejską Unią Nadawców, to właśnie on zasłużył się bardzo dlatego, aby Polska mogła na Eurowizję wrócić po tej dwuletniej przerwie w 2014 roku. Bo ale chyba gdyby nie on, to by nie było takie możliwe i wcale Donata i Kleo by nie zaśpiewali. Tak, ale wiesz co, taka moja refleksja. Popatrz, jak wyglądała jego kariera. Zaczynał od gdzieś tam, no, samego dołu. Później miał kilka stanowisk zarządczych, a później został prezesem. No i tak to powinno wyglądać. Masz dość... Czy ty sugerujesz coś odnośnie tej, sugeruję, która teraz włada? Sugeruję. Masz doświadczenie, umiesz kierować najpierw małymi zespołami, to później zabierasz się za kierowanie większymi. I wtedy ma to jakąś rację bytu, bo dzięki temu nabierasz doświadczenia. Tak to powinno być. No powinno. Ja nie wiem zupełnie, co Michał chciał nam tutaj przekazać. Udam, że tego nie słyszałam. Więc to właśnie zasygnalizowałeś temat radia cyfrowego i my teraz będziemy o tym mówić, już nie w kontekście samego Polskiego Radia, a nadawców komercyjnych. Bo przypomnę, że
Jakiś czas temu Krajowa Rada rozpisała konkursy na nadawanie w ogólnopolskim multiplexie DAB+. No i my z reguły, kiedy ukazują się listy wnioskodawców, jeżeli chodzi o te konkursy dotyczące radiofonii analogowej, no to nie czytamy wam tych całych list, bo rzeczywiście jest tego sporo, ale w przypadku DAB+, no to nas chyba interesuje, kto jest zainteresowany nadawaniem tej technologii. Tym bardziej, że mamy tu nowych graczy. Tak, no już mieliśmy takie zapowiedzi, powiedzi, kto będzie, kto nie będzie, no ale tak cały czas się zastanawialiśmy, może ktoś się w ogóle zupełnie nowy objawi, no bo to jest ku temu okazja. No więc już teraz wiemy i możemy to sobie przeanalizować, bo Krajowa Rada, tak jak wspomniałam, opublikowała listy chętnych na nadawanie w DAB+, w konkursach dotyczących multiplexu ogólnopolskiego. Wpłynęło łącznie 8 wniosków, no ale to nie jest tak, że 8 wniosków dotyczy jakby jednego konkursu, bo konkursy były dwa. I teraz tak, w pierwszym do udziału mogli się zgłaszać dotychczasowi nadawcy ogólnopolscy, a nadawców z koncesją ogólnopolską mamy trzech, czyli Radio Z, RMF FM i Radio Maryja. No i tutaj zaskoczeń już nie ma, bo zgodnie z zapowiedzią zgłosiły się dwa ostatnie podmioty, bo Radio Z no, deklarowało, że nie jest tym zainteresowane, a więc tylko RMF FM i Radio Maryja, no a miejsca są trzy przewidziane dla tego rodzaju nadawców. A więc jak poinformował Witold Kołodziejski, ze względu na fakt, że liczba złożonych wniosków jest mniejsza niż wskazana w ogłoszeniu liczba koncesji, postępowanie będą prowadzone odrębnie dla każdego wniosku. No i z powodu braku wniosku o cyfrową koncesję ze strony Eurozetu jedno miejsce w tej puli pozostaje na razie wolne, no ale Krajowa Rada na razie nie zdradza, co zamierza z tym zrobić, czy napisze, czy na przykład rozpisze na to dodatkowy konkurs. Natomiast chyba ciekawszy jest dla nas drugi konkurs, bo tutaj właśnie mogliśmy się spodziewać większej liczby zaskoczeń. Drugi konkurs rozpisany przez regulatora był kierowany do nadawców ponadregionalnych już istniejących, ale też do zupełnie nowych graczy i tutaj przewidziano 6 miejsc. No i w tym przypadku wpłynęło tyle ofert, ile właśnie miejsc, czyli 6. I od kogo one pochodzą? W pierwszym przypadku nie jesteśmy zaskoczeni, bo grupa ZPR Media deklarowała, że jest zainteresowana. No ich oferta jest, jak wiemy, bogata, bo tam mają i Radio SK, i SK Rock, i Vox FM, i Supernova, i Radio Plus. No ale też zgodnie z zapowiedziami chcą drogą cyfrową rozpowszechniać Radio SK. No przy czym wiemy, o czym wam już też mówiliśmy, że Radio SK bazuje na tych koncesjach lokalnych i nie ma czegoś takiego jak jedna duża SK formalnie, więc nie wiemy, czy oni na przykład by tam chcieli udostępnić wersję warszawską, czy stworzą jakąś taką wersję ogólnopolską właśnie na potrzeby ogólnopolskiego multiplexu DAB+. Tak sobie myślę, że nie byłoby to wielkim problemem, skoro są opcje lokalne, to po prostu wystarczy w te lokalne okienka coś wepchnąć takiego ogólnego i będzie okej. Okay. Pewnie, że tak i pewnie to się tak skończy. Dwa wnioski zostały złożone przez ludzi z Kielc. No to wy sobie już myślicie, ile tam jest zapaleńców do robienia radia, o co z tym chodzi? To są dwie spółki, Radio Top, które chce nadawać Radio Top i agencja radiowo-telewizyjna Fama, która chce nadawać Fama Dance. Wy coś już kojarzycie, nie? Pamiętacie, czy my się w lutym zajmowaliśmy? No właśnie, że Radom zabija mnie. Tak. O co chodzi? To nie jest tak, że to są niezależne podmioty, bo ta druga firma jest jednym z udziałowców tej pierwszej. I to już nie jest chyba taki pierwszy przypadek, bo wydaje mi się, że kiedy Radio Fama ubiegało się o możliwość nadawania w kilku miejscowościach, to próbowało właśnie dwiema drogami. Tą spółką Radio Top i tą spółką Fama. No ale zauważ, że tutaj też w sumie nigdzie nie ma wprost Radia Fama, tylko jest Radio Top i Fama Dance, więc też jakby chcieli jakiś nowy zupełnie projekt. To warto mieć na uwadze i tu myślę, że właściciel tych obu spółek musi pamiętać, że jednak dokumenty to trzeba na czas uzupełniać. No właśnie, no, ale może się dowiedzieli. Tak. No. A obecnie Radio Fama nadaje w analogowym zakresie w Tomaszowie Mazowieckim, Wołominie, Słupsku i Żyrardowie. No a 19 lutego tego roku zakończyło nadawanie w Kielcach. Historię już znacie. No i będą pewnie chcieli do tych Kielc wrócić, tak jak zapowiadają. Obecnością w DAB+ jest
jest też zainteresowana Fundacja Emanio Arcus z Legionowa. Może też znacie. Przypuszczam, że wielu z was tak. W 2015 roku została ona większościowym udziałowcem radia, znaczy właściwie spółki hobby, bo na różnym etapie się różnie chcieli nazywać i różnie tę swoją nazwę czytali, czyli właściciele radia hobby. Rozgłośnia w listopadzie 2015 roku straciła koncesję za nadawanie kremlowskiej audycji Radia Sputnik. Natomiast koncesjonariusz na tym nie poprzestał i jest tam teraz dobrze znany z Radia Bezpieczna Podróż dla niepełnosprawnych i tam kierowców. Kierowców i emerytów. Tak, które działa w multipleksach lokalnych DAB+. Natomiast fundacja nie chcę tego projektu uruchomić w ogólnopolskim multipleksie. Ja nie wiem nawet, jak ja mam to powiedzieć, żeby się nie śmiać. Oni chcą uruchomić radio pod nazwą Radio dla Dorosłych. Co tam o co będzie? Z tym chodzi? Co to jest za nazwa? Co to ma być? Dlaczego? Nie mam już słów po prostu. Nie wiem, czy chcę się zastanawiać, co tam będzie na antenie. Kto nazywa radio Radiem dla Dorosłych? Oni. Nie wiem, co to za dyskryminacja dzieci, może byśmy tego zaczęli. No ale przecież masz polskie radio dzieciom, no to teraz ma być radio dla dorosłych. No. Może o to chodzi. W multipleksie ogólnopolskim chcę też nadawać radio Voyager, chyba tak by to trzeba było przeczytać. Jest napisane przez V, przez Y i przez G, Voyager. No to chyba Voyager. No chyba tak. No to też nic tam nie mówi, ale spółka, która za tym stoi, jest już nam znana, bo to jest spółka Imperium Media z Gliwic, która już nadaje Radio Imperium. Ono rzeczywiście swoje korzenie miało w Gliwicach, ale obecnie jest teraz w multipleksach lokalnych i eksperymentalnych DAB+ w Katowicach, Gliwicach, Wrocławiu, Opolu, Bielsku Białej i Czawnicy. My słuchaliśmy tego trochę, tak, kiedy się dowiedzieliśmy, tak, że to trafiło właśnie do tych multipleksów i całkiem przyjemna, tego Imperium tak, się słuchało. Całkiem przyjemna muzyka tam tak, była emitowana. I dużo też mieli takiego lokalnego kontentu. Owszem. Dobrze robionego. Pytanie, jak to by się miało przełożyć na robienie programu dla całej Polski, ale jakiś potencjał na pewno jest w tej ekipie. No i też zapowiedzi zostały podtrzymane, że objawił się nam pan Michał Winnicki, a konkretnie jego spółka MWE Radio. I on chce uruchomić w multipleksie ogólnopolskim Mix Radio, który jeszcze nie istnieje, ale on chce. A firma Winnickiego, w zasadzie on sam, bo tych spółek on ma kilka, jest znana z adresowanego do seniorów kanału telewizyjnego Antena HD, dostępnego w multipleksie pierwszym naziemnej telewizji cyfrowej z kilku stacji tematycznych, chociaż w zasadzie może sformułowanie, że jest z nich znana, jest trochę za duże, bo one istnieją, ale nie wiem naprawdę, czy ktoś to ogląda. No a także z multipleksów lokalnych i eksperymentalnych naziemnej telewizji cyfrowej. Tu również w związku z tym, że jest taka sama liczba ofert co miejsc, postępowania będą prowadzone odrębnie dla każdego wniosku. No a łącznie miejsc w tym multipleksie będzie 12, a co z trzema pozostałymi, to w ramach przypomnienia one przypadną rozgłośniom Polskiego Radia, które nie muszą ubiegać się o koncesję, bo po prostu czegoś takiego nie mają, więc je sobie dostaną. A my nadal pozostajemy w kwestii radia cyfrowego, w temacie radia cyfrowego. Po blisko trzech miesiącach oczekiwań Muzo FM dołączyło do koncesjonowanych multipleksów spółki Dabcom w Częstochowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Dźwięk w pustym dotychczas strumieniu pojawił się w środę 20 kwietnia we wczesnych godzinach popołudniowych. Po godzinie 14 nowych słuchaczy przywitano na antenie stacji. O ile w Poznaniu i Warszawie należąca do grupy Polsat Plus rozgłośnia była już dostępna analogowo, to dla mieszkańców Częstochowy i Katowic to nowość w eterze. No i rzeczywiście fajnie, że jest kolejne radio na skali, co prawda no jeszcze, żeby tych odbiorników radia cyfrowego było więcej, no ale może z czasem to się jakoś uzupełni. A Muzo FM to jest rzeczywiście no, dosyć ciekawa stacja, to już niejednokrotnie o tym wspominaliśmy, więc no ale też warto, słuchalności warto nie ma posłuchać takiej za wysokiej, nie? No to, więc chyba do ludzi nie przemawia. No tak, no ale to widocznie my tak lubimy niszowe rzeczy. Tak, tak jest. To i jeszcze jedna drobna zmiana w tych multipleksach koncesjonowanych, prawda?
Taka formalna w zasadzie. Tak. Bo jeszcze nic za tym nie idzie, tylko zmiana pewnej nazwy. Dokładnie, bo pusty strumień Open FM zmienił nazwę na WP Radio, więc no... No tak, no bo przypomnijmy, że już Krajowa Rada się zgodziła na to, tak, żeby oni te nazwy zmienili tak, jak sobie ale tam chcą, dalej jest pusto. Ale dalej tam nie ma dźwięku. Oczekujemy na zmiany i na konkrety i na treści i tym właśnie oczekiwaniem kończymy 151. wydanie programu RTV i zakończymy je muzycznie, nietuzinkowo, no bo skoro pani Dorota Kozińska prowadziła audycję w Radiu Chopin, to tak, kochani, Chopin będzie na koniec tego programu, tylko u nas Chopin i Jan Kloś, a w jednym wydaniu. Znacie taki drugi program w polskim eterze, nie ma czegoś takiego. Ale też myślę, że to ładna klamra całkiem jest, bo przecież zaczęliśmy od Fryderyków, no to Fryderyki tak, pochodzą od kogo? No, od Chopina. Więc Fryderykiem, Fryderykami zaczęliśmy i Fryderykiem skończymy pieśnią Życzenie. Pieśni były rzeczywiście tematem, są tematem bliskim pani Dorocie, bo opowiadała na ich temat w Polskim Radiu Chopin, wystąpiła też w wydaniu Płytowego Trybunału poświęconym pieśniom, więc rzeczywiście na ten temat sporą wiedzę ma, także myślę, że to jest wybór bardzo dobry. Mam nadzieję, że spodobałoby jej się to wykonanie, które tutaj wybrałam, chociaż pewnie miałaby sporo do powiedzenia na jego temat jako taka specjalistka i erudytka. Śpiewać będzie Aleksandra Kurzak, a zagra słynny pianista, laureat konkursu chopinowskiego sprzed lat, Nelson Gerner. I tym oto zakończymy 151. wydanie programu RTV. Kiedy się z wami usłyszymy? Trudno nam powiedzieć. Zobaczymy, będziemy śledzić media. Jeżeli nie za tydzień, to za dwa to już jest pewne, bo wtedy już, słuchajcie, będzie przedeurowizyjnie, także wy już wiecie, co się będzie działo. Oj, będzie się będę działo. Robiła. Tak. Proszę mi oddać 6 godzin czasu antenowego, proszę, to zagospodaruję. I ty to zagospodarujesz i będzie rzeczywiście interesujący program dla tych wszystkich, których pasjonuje ta część tematów medialnych, które to poruszamy na antenie Radia DHT w programie RTV. No to my sobie już stąd idziemy i wam za dziś dziękujemy. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Tu Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.